W styczniu zarówno Tramwaje Śląskie jak i Mysłowice pożegnały się z wykonawcą remontu torowiska i jezdni w centrum naszego miasta. Trwa inwentaryzacja przeprowadzonych prac, a przed nami kolejny przetarg na dokończenie inwestycji. Powodem zerwania umowy z konsorcjum spółek NDI i NDI Sopot były spore opóźnienia w remoncie torowiska i jezdni w ciągu ulic Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców w Mysłowicach. Początkowo inwestycja miała zakończyć się we wrześniu 2022 roku, później termin przesunięto na grudzień. W styczniu zarówno tramwaje Śląskie, jak i Mysłowice postanowiły rozwiązać umowy z wykonawcą, który teraz musi zinwentaryzować wykonane tu prace. To odpowiedź na pytanie mieszkańców o to, dlaczego budowlańcy pojawili się na terenie inwestycji właśnie teraz, skoro przez długi czas nie było ich tu widać. Dlatego, że wykonawca właśnie wykonując inwentaryzację musi przygotować całą inwestycję do tego, żeby oddać plac budowy, żeby przekazać nam plac budowy. Dlatego pracownicy byli. No, Widoczni na miejscu. Szacuje się, że wykonawca uporał się zaledwie z 30% powierzonych mu prac. Ich dokładny bilans poznamy po 12 lutego. Do tej pory będzie trwała inwentaryzacja inwestycji. W tej chwili, żeby zweryfikować, co zostało wykonane, no jest potrzebna ta inwentaryzacja, także wykonawca musi ją wykonać. Później wspólnie z tramwajami śląskimi musimy ją zaakceptować, oczywiście zweryfikować. No, żeby móc podjąć kolejne kroki. Kolejnym krokiem będzie aktualizacja dokumentacji przetargowej i ogłoszenie nowego przetargu. Miasto znów podejmie go razem z tramwajami śląskimi, bo przypomnijmy, że to wspólna inwestycja, w której Mysłowice odpowiadają za część drogową, a śląska spółka za tramwajową. Jeżeli chodzi o zakres prac dotyczący miasta Mysłowice zostały wykonane roboty ziemne na ulicy Bytomskiej i Starokościelnej oraz po części na ulicy. Szymanowskiego i Powstańców. Do przeprowadzenia została zatem lia częście miejskiej części inwestycji, wykonanie nowej nawierzchni ulicy, budowa chodników i przede wszystkim ronda w centrum mysłowic. W części tramwajowej na dokończenie czeka również przebudowa torowiska w ciągu ulicy Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców, pętli przy dworcu PKP i torów od pętli w stronę Sosnowca aż do mostu nad przemszą. Konsorcjum spółek NDI i NDI Sopot uważa rozwiązanie umów i naliczenie kar za bezpodstawne. Można więc przypuszczać, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie.